w dzisiejszym odcinku będziemy odpowiadać na takie same pytania, na które odpowiadaliśmy na początku daily, jak się znaliśmy mega krótko, więc tak. Zobaczymy, ile się pozmieniało. Dokładnie, a co do zmian, to nawet słuchajcie, tutaj są nasze stare zdjęcia, gdzie jakby mega się pozmienialiśmy, więc to też będziecie mogli zobaczyć. Poznajcie się z tą dziewczyną. To mogą zobaczyć, jak życie ucieka z człowieka. Słuchajcie, będą pytania sprzed 7 właśnie miesięcy, ale też kilka nowych, więc po prostu zobaczymy znowu, jak dobrze się znamy, i jak bardzo jesteśmy zgodni. I znowu zobaczymy, czy się pokłócimy, tak. Na przykład z was. Tak, i czy damy ten sam tytuł, tak. Co już wtedy. I czy odpowiedzi będą się zgadzać, że potem będziemy poobrażeni na siebie w odcinku. Ja już wiem, że na to pytanie, co kiedyś Bartek był niezadowolony, to odpowiedziałabym zupełnie inaczej. Zupełnie. W dniu dzisiejszym. Dobra, ile pieniędzy można wygrać? Nie wygrywa. Za co? Na początku zaczniemy od pytań, które były w tamtym odcinku poprzednim, żeby sprawdzić, czy coś się zmieniło. I zobaczycie oczywiście, jak odpowiadaliśmy w poprzednim odcinku. Kto ma nienaturalnie dużo energii? Takie pytanie kiedyś było? Nie przypominam sobie w ogóle. Myślę, że pewne rzeczy się nie zmieniają. 3, 4. Zabrakło nam jednego zdjęcia świeżego ogólnie, więc wybaczcie damskie ogólnie. Jest pół na pół. Jest i świeży, jest i Patryk. Właśnie zastanawiałam się też, żeby Patryka dać. Często macie tyle energii w niespodziewanych momentach. Patryk robi na odcinkach często takie butę, a ja robię poza odcinkami, na przykład biegam na czworaka wokół domu z psem. Tak. To najbardziej tryharduje. Pewne rzeczy się nie zmieniają. A moim zdaniem trochę się zmieniło od ostatniego razu. Ja wtedy chyba dałem dwie odpowiedzi. A teraz daję. A teraz dam jedną. Ja też dam jedną teraz. 3, 4. Zdecydowanie świeży. Tak. Świeży i Bartek według mnie nadal. Co? Nie, no najbardziej świeży. Świeży. Kto najłatwiej się wkurza? Nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi. Wybrałam dwie osoby, które moim zdaniem jakby najczęściej mają takie swoje zdanie i też często właśnie się tak denerwują, mam wrażenie. I jakby tak jak czujesz, to po prostu daj. Ja, też nie. Czekaj. Nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Czy chcecie się przypadkiem wkurzyć o to? 3, 4. Ja jakby już swojej nie uniosłam tabliczki, ale według mnie Fausty też jest nerwusem trochę, bo na przykład jak coś idzie nie po Fausty myśli, to od razu, ale nie, nie powinno być takich zasad, a ustamy zasady. Zgodzę się, ale ja mam tak tylko w przypadku odcinków, w których sami siebie nawzajem oceniamy i nadal będę za tym, że nie tak powinno być, bo uważam, że jest nie okej i po prostu trzeba swojego zdania, ale mam wrażenie, że u Hani też tak jest, że jak coś nie jest po Hani myśli, to też Hania się denerwuje. Ja po prostu już nie mam dodatkowej trzeciej ręki, żeby dać jeszcze siebie, ale ogólnie ale masz tutaj twoją twarz, więc... A właśnie, w sumie to A ja się denerwuję na Patryka. A ja mam ale wywalone jajca. Patrzy. Kolejna kto najbardziej się rządzi? Ej, coś czuję, że się pokłócimy. Co ty jesteś oszalały? Inne co tego pokazujesz? No, że tak. Kto bardziej podobałeś? Wika. 3, 4. Yes, queen! Ale też się zastanawiałem, czy Fausty też dać, tak? Tak, ogólnie to jest szefowa. Tak jak mówiłam, pewne rzeczy się nie zmieniają. My z Fausty po prostu who run the world, girls. I cóż, ktoś musi. My z Fausty ogólnie mobilizujemy, żeby wszyscy już zeszli, byli gotowi do odcinka. Coś, czego wy nie widzicie, gdyby jakby nie ja i Fausty często zaczęlibyśmy dopiero odcinki o 15. Więc po prostu z Fausty rządzimy. Po sobie! Po sobie! Po sobie! Słyszycie? Po sobie! Słyszymy! Słuchajcie, jak utrzymać 5 kartek w ręce? Ja myślę, że każdy to zauważy. I to się chyba zmieniło ogólnie. Tak. Tu chyba będą inne odpowiedzi. Po sobie, słyszałaś? Po sobie. Widzę, nad czym się Bartek zastanawiasz i nawet nie próbuj, okej? Okay? Zdecydowanie. Bartuś, no. Co? Co ty mi nie dałeś? Ja w ogóle nie gotuję. Ale tu nie chodzi o gotowanie. Ile rzeczy leży u góry ten waszych? To jest wina Patryka, bo powiedziałam, że ma to wynieść i on tego nie wynosi. Tak, nie ma ani jednego mniej, co wy widzicie? Ja sprzątam po sobie. Bo Patryk i Wika za to gotują, więc to jest jakby ich wyjaśnienie. Bartek bardzo często coś robi i zawsze zostaje po sobie taki syf. I dopiero wieczorem go sprząta. Dwa dni ostatnio leżały twoje rzeczy na stole, jedzenie, niedojedzone, dwa dni leżały. Ta, ja o wiem. Jezu, dęka leżały twoje rzeczy. Ja wiem. Dęka pronie moje, moje ziemniaki. Ja mówię, czyje to jest, ty już tak, o rzeczywiście to moje z wczoraj.
Ja jestem za tym, żeby Natalka do nas dołączyła. Ja oczywiście też Bartka obronię, bo Bartek też jest największym z nami, jakby z Fausty najczęściej sprząta. Zauważyłem, że po tym pół roku mamy mniejszy problem z tym, żeby komuś coś powiedzieć. Tak! Już teraz to się nie pieprzymy z nim. Tak, ale no. Wiemy też, że nikt się z nas nie obrazi o to, nie? Kawa na lawę. Ja się obrażam w tym momencie. No, obrażam się! Tak. Kto jest najbardziej inteligentny? To się chyba nie zmieniło. Chociaż Patryk ostatnio pokazał, że umie liczyć. O nie! Czy dobrze, mamy jesteś? No. Droga, nie. On powiedział, że za debil, nie? Wygląda na totalnego debila, a no, ma matmę umie. On umie. A ty za to nie umiesz i co? No nie, dlatego się zastanawiam, kogo pokazać. Widzicie, że jest 6 rodzajów inteligencji. Czyli zaraz nie wchodźmy w to. Cztery. Hania dała siebie. Ty nie, macie, pokaż, nie wstydzę się tego, dałem, że siebie. Jestem pewna swojej inteligencji. Dobrze, Haniu. Ja ogólnie uważam, że każdy z nas jest inteligentny. I to chciałem powiedzieć, ale... Ale tak najbardziej siebie to wyróżnia. Na przykład inteligencję emocjonalną to bym dał na pierwszym miejscu Wikę i mnie nikt nie przegada, że jest inaczej. A to jest równie ważny rodzaj inteligencji, także... Tak, ale to właśnie tak, jeżeli chodzi o wiedzę, no, wiedzę książkową i w ogóle to, to szczególnie... To tak się to kojarzy, że masz najwięcej ciekawostek, najwięcej rzeczy. Tak. Ale ogólnie to też ze względu na to, że Bartek też używa słów, o których my często nie mamy. Tak! O Jezus! Tak. Ja dałam sama siebie, bo uważam, że każdy powinien dać sam siebie, bo uważam, że po prostu wszyscy jesteśmy tak samo inteligentni. Bartek ma jakby ładne słownictwa, ale dałam siebie, bo nie wątpię też w swoją inteligencję. No i nice. Kto jest najbardziej leniwy? Ojej. Kurde, nie można dać trzech tabliczek, cholera. Ja wybrałam pod względem sprzątania. Ja wybrałem pod względem treningów. No ja dałem ciebie, bo jakby wydaje mi się, że masz najwięcej wolnego czasu tak weekend. Ja często też wyjeżdżam. No dlatego nie wiedziałem, tak, na to tak. Ja dałam siebie i Patryka. Siebie dałam dlatego, że często mam problem z tym, żeby się zmotywować rano, żeby wstać. Dokładnie tak samo ma Patryk. Ja dałem siebie i w ogóle bez żadnego problemu, dlatego że tak jak właśnie już ktoś tam powiedział, że jak mam wolny czas, to po prostu jadę sobie i na przykład czytam, albo trochę sobie poćwiczę, albo pójdę sobie na spacer, co przy naszym trybie życia może być postrzegane jako leniuchowanie, ale to jest po prostu taki odpoczynek. To najmniejsza odmiana. O jest! Oh my god! Nie no, wiadomo. Dupę, no. Co? Wiadomo. Co? Ja nie wiem, kogo dać. Ja nie wiem, kogo dać. A aktualnie czy ogólnie? Aktualnie to Bartek z tą syrą. Właśnie Bartek ma niemytą stopę przez 4 dni już. Co? Ja dałem siebie. O, tak nie. Okej, okay, patrzcie, ja dałem Wikę właśnie dlatego, że przez to, że ty tak nadużywam swojego. Tak, to jest raz. Ej, czy ja śmierdzę? Nie, ale pamiętam, że dałem tylko dlatego, że ostatnio jak tak było, tak już... Sprawdź się śmierdzę. Rzadko robicie pranie, zawsze jest wasz kosz pełny. Patek teraz siedzi w brudnych spodniach. Brudne, jest... dzisiaj obroniłem. Te skarpety. Dzisiaj. Druga jest na drugą stronę, patrzcie w ogóle. Nie, bo to jest... A. Jest na swą stronę, ale jest inna też. Ale pewnie! Co? Mnie dajcie! Mnie! Mnie! Dawajcie! Też nie mam już 4 dni włosy. No kurwa! Co to ma oznaczać? Dałam siebie! Nie! I Patryk też ma taką zasadę, że nie myje zębów, póki nie zje śniadania. I na przykład dzisiaj jechaliśmy na śniadanie do galerii, w samochodzie we dwójkę. Kupiło. I poczułem, że nie umył. Widzowie, czujecie? Następne. Kto najbardziej lubi szefa i się mu podliza? I to jest już tak bardzo jasne. Czekaj, czemu? Ja mam inne niż miałam ostatnio. A czemu jest taki jasny? Oczywiście, że tak. Totalnie jasne. Cztery. Ja? No, jakby ty masz tam najlepszy kontekst z kanale, mam wrażenie. No mam dobry, ale nie podlizuję się. Też się już nie podlizuję, a na przykład jak Karol coś napisze, to ja nawet nie zdążę ten przeczytać, to co często się zdarza, ale od razu Hania odpisuje jako pierwsza. To sobie no o, w sumie tak. Tak, bo ja tak mam, że ja nie lubię kogoś wiadomość wisi, mam takie, szkoda mi ty, ja sobie trochę odpiszę, wiecie. A najbardziej lubię Natalię. Nie no, to jest trudniejsze moim zdaniem. To jest fajne. I Natalka musi odpowiedzieć! Wow! To jest tak jak pytanie się mamy, czy kocha bardziej ciebie, czy mojego brata. Widziałem twoją odpowiedź. Ja nie dałem. Ja myślę, że Fausti. Ja myślę, że Fausti. Ja dałem Bartka świeżego. No bo Gossip Girl! Gossip Girl! Chciałem powiedzieć, że jak wybraliśmy się na odcinku do kawiarni w ogóle, to mieliśmy taki vibe wspólny, girl, że było bardzo przyjemnie. Ja nie zdążyłem dać. Ja z Natalką też jestem. Ja z Natalką jestem zodiakalną besties, więc dałam siebie i Bartka po odcinku z Gossip Girl, bo to po prostu było duo idealne. Dobra, Nati, teraz. Jedna osoba, nie możesz powiedzieć tata i ta.
na przestrzeni tych wszystkich miesięcy, tygodni pracy z wami, no to my faves się zmieniają. Raz na przykład bardziej lubię Hanię, raz bardziej Patryka. Co? Mamy? Raz z Wiką, raz z Bartkiem, raz na przykład z Bartkiem spędziłam święta, więc jakby to też nas bardzo zbliżyło do siebie. Ale generalnie po prostu się zmieniacie, już jak ktoś mnie zdenerwuje i nie lubię go przez dwa dni, to uwielbiam, więc to jest po prostu takie... Ale pan też kochasz? Bo właśnie kochałaś mnie, wiesz? Kocham, wszystkich wypowiedziać. Nie! Jeszcze raz, kocham was wszystkich tak samo, ale oczywiście mam swoich faworytów, ale to się zmienia cały czas. Aha, rotacja jest. A na ten moment ktoś jest twoim faworytem? Na ten moment świeży. Wiedziałeś! Jest! Tak! A jeszcze od właśnie tego odcinka, bo tak się zwajbowaliśmy, ale pewnie zaraz wiecie, oczywiście, że tak. I nawet postaram się specjalnie. Mamy zmienić ten odcinek! Proszę państwa, skończyliśmy pytania, które zadawaliśmy na poprzednim odcinku, na poprzedniej części, a teraz zaczniemy z nowymi pytankami. Żeby było ciekawie. Ale to tak jak Billie Eilish robiła zawsze interview co rok. Tak. Co to za pytanie? Co to znaczy pierdoła? Ale co oznacza pierdoła? Tak. Clumsy? Niezdarny. Ja dam to, co, z czego nawet kiedyś content robiłem, czyli z łapania Hani rzeczy. Hania nie umie łapać niczego. Ja myślę, że ja też ostatnio już łapię rzeczy od właśnie ciebie. Właśnie chciałem, przepraszam, nie dokończyłem, Hania coraz częściej łapię rzeczy. Sprawdźmy to. Hania, łap! Ale już nie zamknęła oczu, ale już szła po to. Hania, łap! Jeśli chodzi o... Odmówię to. Ja oczywiście. Na pewno nie pewna osoba. Na pewno nie Hania. Na pewno nie ja. Dla mnie Patryk. Co? Dla mnie Patryk. Co? Ale zaraz wam powiem dlaczego, bo... Najlepszy? Tak, bo w sumie jakby... Ej, Hania, Hania się nigdy nie rozbiła. A mam prawo. Ej, dobra, nie jesteś najlepszym, bo wjechałeś w tamten słup. No tak! Ja chciałem tylko powiedzieć, że dałem siebie, bo bardzo często jeżdżę, jest to dla mnie przyjemne, jeżdżę bardzo ostrożnie. Dobra, ty rozwaliłeś lusterko, to teraz. No ej, właśnie, update, byłem na tym. Na komisariacie i sprawa będzie umorzona. O! Tak. Czyli wygrałeś. Bartek, ty też jesteś bardzo dobrym kierowcą. Tak, Bartek jest bardzo dobrym kierowcą i jak mam komuś pożyczyć samochód, to jest... Pierwsza osoba, której najbardziej bym zaufał, to Bart. To jest najbardziej efektywny. Z wyglądu. O kurde. Każdy może odpowiedzieć inaczej, bo każdy ma swój inny gust. Ale to o to chodzi właśnie, żebyśmy pokazali, jakie mamy. 3, 4. Z dziewczyn i z chłopaków. O, Ja dałem. No i co? Powiedziałem. Ale czekaj, a ja chciałem powiedzieć, że ja bym dał Bartka, gdyby miał z powrotem te włosy na boki. O, tak. Wtedy bym dał Bartka jako drugą osobę. Odrastają mi się. Tak jest. Tak ale jest. Wiecie co, ja w ogóle jak przeglądałam sobie to zdjęcie, tak patrzę i... Ale Bartek jest przystojny. No. Teraz patrzę tak... Ej, teraz wyjdę na hipokrytkę, zostałam samą w siebie. Ale dobrze. Siebie za atrakcyjnym, jakby lubisz. Jesteś wesoła, to masz wiesz, niebieskie oczy, blond włosy, to jest po prostu taki wiesz, ideał. Tak. I dałam Hanie, bo dla mnie też Hania jest mega hot. Tak. Thanks. No i to drugi. Ja nigdy nie przyznaję do zepsucia czegoś domu albo pochudzenia. Są takie dwie. Czy ty dasz mnie? Oczywiście, że dam ciebie. A ja się zawsze przyznaję i mam na to dowód. Ale wykłócasz się, że... Ale nie. Czemu mam to robić? Ale pytanie jest, kto się nie przyznaje. I no tak, my się wszyscy przyznajemy. I właśnie to jest to! Ale właśnie! Mieliśmy nikogo nie sprzedać o stół i nagle Karol przyszedł, o kto zepsuł stół i Karol się spytał, czy to byłem ja i się przyznałem od razu, bo wy mnie sprzedaliście! Jak na komendzie! Ktoś się przyzna, ale później się będzie tłumaczył przez 5 minut albo uzasadniał, to przyznanie to jest takie... I dlatego daję ciebie. No i dobra! A ja daję chłopaku. No ale jest osoba, która wie o wszystkim najwięcej. Spicy sekrety, na przykład jak ktoś dupy nie ogoli, albo kiedy ogoli. Trudne pytanie. A mogę dać 3 osoby? Nie ma 3! Ej, daj mi to, że cię trudne! Nie, to! Jakby jesteśmy, myślę, z dziewczynami dobranym duo. Jedną osobę musisz wypalić. Ja ogólnie myślę, że jakby...
dni najwięcej się mówi. Tak myślę, no. Że ogólnie, że ja najwięcej wiem o każdym z was, oprócz świeżego. Jak jest świeżym, tak nie gadam. I analizujesz też najwięcej o każdym, że jakby dochodzisz do pewnych wniosków, że masz taką postać wyrobioną, powiedzmy. Ja dałem z nadzieją, że nie wygadujesz wszystkich rzeczy moich. Nigdy nie mówiła o sobie. A oprócz tak, tego, że... A, dobra, tego nie powiem. Bo najczęściej unika pomagania przy szykowaniu odcinku bądź sprzątaniu po odcinku. O, MG. Boże, ale łatwo. Nie podoba mi się, że trzymacie dwa i od razu się nie zgadzam z jedną z tych odpowiedzi, bądź które szczery. Macie. Jestem szczery. No to nie jest. Jestem szczery. Nie jesteś. Noszę zawsze ciężkie rzeczy. Ja też? Ostatnio. Nie, poczekajcie. Wy jesteście proszeni milion razy, żeby wyjść. A kiedyś nawet ja z Faust dopiero wyszłyśmy pomóc. Nie, jak są rzeczy do noszenia z garażu ciężkie, to były takie momenty, że wy we dwójkę siedzieliście, ja z operatorami nosiliśmy na przykład stędy, ciężkie rzeczy przenoszę. Bo ja też, sprzątam jak jest potrzebne. Tak? Bo teraz to pytanie, kto się nie przyznaje na poczekajcie. No i dobrze dałem! Nie, bo to jest, że jest jak jestem w grupie z Patrykiem, to znaczy, że robimy tyle samo, a to jest nieprawda, bo robię więcej. Ale jak na przykład dziewczyny proszą o ogarnięcie czegoś, to ja mam wrażenie, że ty siedzisz wiecznie na telefonie. Nie. Co to jest dzień, bo nie odpisujesz na grupę, a siedzisz na telefonie. A wiecznie siedzisz na telefonie, what jest tylko takie, że schylasz głowę w dół i udajesz się, jakbyś nie widział i nie słyszał. Stała kota. Sam przygotowałem kilka odcinków nawet do teleturnieju, sam przyniosłem wszystkie rzeczy, więc nie mów mi, że tak nie było. Słuchajcie, no nie można się zgadzać we wszystkim. Tak. Dlatego daję tylko nawet Bartka. Patryk daje Patryka i Bartka. A ja nie mam nic do dodania, po prostu. Nie, ostatnie pytanie. Nie wdzięcznicy. Tak. Kto najbardziej zależy na pieniądze? O Boże. Co to takie? Oh my god! Każdemu zależy na pieniądze. No. Słuchajcie, ja dam taką odpowiedź, żeby nie zepsuć swoich manifestacji księżycowych i tak dalej. No bo jakby zależy mi na pieniądzach i bardzo manifestuję fajną kaskę. No i... No. Mi też zależy na pieniądzach, bardzo zależy mi na pieniądzach, ale ja wybieram Bartka, bo Bartek lubi sobie kupować gadżety, więc potrzebne mu są te pieniądze. Lubię hajs, bo potrzebuję hajsu, żeby na przykład robić lepsze teledyski i tak dalej. Żeby się rozwijać. Żeby się rozwijać, więc im więcej hajsu wchodzi, tym więcej wychodzi na rozwinięcie siebie, więc hajs jest ważny. I ogólnie gadanie, że pieniądze nie są ważne w życiu, jest ściemą i mówię to publicznie, bo to jest największa ściema ever, więc hajs jest ważny, pamiętajcie. Ja dałem Bartka właśnie też ze względu na odcinki. Pazerny jesteś. Tak, no nie wiem, to tak czasami troszkę wygląda, no i nie oceniam. Ja tak uważam, że tak to wygląda, bo zależy mi na wygranej, a to, że są pieniądze do wygranej, to jest fajny bonusik. Taki mały bonusik. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego ostatniego pytania. Jeżeli tak, to napiszcie Bartkowi, zależy na hajsie. My też dotrwaliśmy do ostatniego pytania i się nie rozpadamy, uwaga, po tak dramagennym odcinku. Ja już więcej z wami nie nagrywam. Mamy nadzieję, widzowie, że film wam się podobał, koniecznie zostawiajcie suba. Wbijajcie na nasze Instagramy, żeby nam pomagać właśnie w takich odcinkach, bo na przykład następnym razem was zapytamy o takie pytania do nas. I tak w ogóle mam taki pomysł, nagrajmy to też Zadok. Zadok koniecznie. Tak. Ale możemy zrobić, jak się skończy projekt. O, na przykład. Projekt się skończy za 2 dni, widzowie. Dlatego zostawcie subskrypcję, bo każdy 1000 subskrypcji to 1 dzień dłużej. Ej, ogólnie jeżeli filmik się spóźnił na następny dzień, to znaczy, że już jakby nie ma Gen Z. Do zobaczenia jutro!